samochód za 4000 zł nie będzie spełnieniem motoryzacyjnych marzeń, ale na pewno tanim środkiem lokomocji. Oto przegląd 10 najtańszych, dobrych samochodów na rynku wtórnym. Miejsce 10. Peugeot 206. Ceny tego małego samochodu rozpoczynają się od 2000 i kończą na 12 tysiącach złotych. Pomimo 20 lat na karku, Peugeot 206 doskonale wygląda, a długi okres produkcji pozwala wybierać spośród samochodów nie mających nawet 10 lat. W latach 2009-2012 Peugeot produkował zmodernizowanego 206 pod nazwą 206 Plus, jednocześnie z następcą 207. Jeżeli ktoś szuka samochodu za jedną pensję, musi szukać spośród aut sprzed pierwszego liftingu. 206 cierpi na ten sam problem z tylną belką, co mniejsza 106, a jej regeneracja kosztuje w granicach 1000 zł, ale zapewni to spokój na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Przed zakupem warto w tym aucie skontrolować stan uszczelek i zwrócić uwagę na poprawne działanie elementów związanych z elektryką, m.in. przełącznika kierunkowskazów. W silnikach benzynowych oprócz wycieków nic w zasadzie się nie dzieje. Z kolei w dieslach 1.4 i 1.6 HDI problemy dotyczą układu wtryskowego, a w 2.0 HDI szybko poddaje się dwumasowe koło zamachowe. 206 ma ocynkowane nadwozie i rdzewieje znacznie wolniej od swoich klasowych rywali. Miejsce 9. Renault Twingo. Ceny tego samochodu rozpoczynają się od 2000 i kończą na 7000 zł. Maksymalna praktyczność w najmniejszym wydaniu. Tak w skrócie można opisać Twingo, które pomimo zaledwie 343 cm długości zupełnie wygodnie przewiezie komplet pasażerów, a doskonałe przeszklenie sprawia, że jazda w mieście to czysta przyjemność. Na dodatek nie brakuje w nim nietypowych rozwiązań, na przykład przesuwanej tylnej kanapy. Ten samochód powoli aspiruje do miana Youngtimera, ale jeszcze znajduje się w cenowym dołku. Nie polecamy aut z przestarzałym silnikiem 1.2 OHV. Jest to silnik trwały, ale brakuje do niego części. Za to bez problemu dostaniemy części do wprowadzonego w 1996 roku silnika 1.2 OHC. Typowe awarie dotyczą instalacji elektrycznej i nietrwałego zawieszenia. Trzeba również bacznie obbadać interesujący nas egzemplarz pod kątem korozji. Na miejscu 8. Nissan Micra K11. Ceny zaczynają się od 1000 zł i kończą na 6000 zł. Przyjemne pomimo niezbyt mocnych silników prowadzenie i atrakcyjne połączenia kolorystyczne aut po liftingu. Producent przeprowadził dwie modernizacje w 1996 roku i w 1998 roku, poprawiając zabezpieczenie antykorozyjne auta. Starsze rdzewiały przede wszystkim na progach. W silnikach Micry czasami zgrzyta łańcuch rozrządu, ale rzadko kończy się to jego zerwaniem. Czasami do wnętrza przedostaje się woda, która zbiera się przeważnie na dywaniku przed pasażerem. Za 4000 zł można już śmiało rozglądać się za Mikrami po ostatnim liftingu. Rzadko trafiają się inne silniki niż 1.0. Miejsce 7. Citroen Saxo. Cenowy przedział tego modelu zaczyna się od 1500 do 6500 zł. Model bliźniaczy konstrukcyjnie z Peugeotem 106. Wygodnie pomieści dwie osoby z torbami. Czterem będzie znośnie, ale tylko na niewielkich odcinkach. Na pochwałę zasługuje przyzwoite zabezpieczenie antykorozyjne oraz trwałe i niezwykle oszczędne silniki. Zwłaszcza 1,5-litrowy diesel, który realnie pali 4,5-5 litrów ropy na 100 km. Typową przypadłością Saxo są stojące w negatywie tylne koła. Wtedy konieczna jest regeneracja tylnej belki, a to oznacza koszt 1200 zł. Można już zapolować na ciekawe odmiany, m.in. 118-konne Saxo VTS. Miejsce 6. Renault Clio 2. Ceny zaczynają się od 2000 i kończą na 11 tysiącach złotych. Za 3-4 tysiące złotych nie ma co liczyć na to, że trafi się Clio nie wymagające żadnych inwestycji. Ale można już zapolować na egzemplarz po liftingu, produkowany od 2001 roku. To idealny samochód do miasta. Ma bardzo miękkie fotele, jest doskonale wyciszony i zaskakująco komfortowy, a przy tym tani w serwisowaniu. Użytkownikom mogą jedynie przeszkadzać liczne awarie elektryki. Nie świecą się wskaźniki, psuje się przełącznik kierunkowskazów, padają baterie w pilocie centralnego zamka. Nie mamy zastrzeżeń co do trwałości silników benzynowych, ale w trasie sprawdzi się dopiero silnik 1.4 16-zaworowy i mocniejsze. Nie warto opakować się w diesle, bo w 1.5 DCI szwankuje układ wtryskowy Delphi, a 1.9 DCI przez swoją dużą masę doprowadza do uszkodzeń podwozia. Na miejscu 5. Fiat Punto 2. Ceny zaczynają się od 1000 zł, a kończą na 14 tysiącach zł. Kolejny długo produkowany Fiat. W
polskich ogłoszeniach można trafić na auta z lat 2008-2010. Ale za 3-4 tysiące złotych pojawiają się pierwsze samochody po liftingu z 2003 roku. Druga generacja Punto jest o wiele lepiej zabezpieczona przed korozją niż poprzednia. Pięciodrzwiowa odmiana może posłużyć nawet jako auto rodzinne. Bardzo dużo ofert dotyczy ubogo wyposażonych aut z polskich salonów. Ale nie ma w tym nic złego. Nie zepsuje się coś, czego nie ma. Najlepsze silniki w Punto 2? 80-konny 1.2 16-zaworowy oraz turbo diesel 1.9 JTD. Podobnie jak w Seicento, przez pękniętą obudowę alternatora dostaje się do niego woda, a silniki lubią się pocić pod pokrywą zaworów. Miejsce czwarte. Deutico oraz Matiz. Ceny zaczynają się od 500 zł do około 6000 zł. Oba te pojazdy należą bez wątpienia do najtańszych w utrzymaniu. Tico i Matiza łączy pięciodrzwiowe nadwozie, mikroskopijny bagażnik i mierny poziom bezpieczeństwa. Auto napędza silnik o pojemności 0,8 litra, w Tico ma 41, a w Matizie 52 konie mechaniczne. Sporo osób przerabia go na gaz, a to daje rekordowo niskie wydatki na paliwo oraz ryzyko wypalenia uszczelki głowicy. Malejąca podaż małych DU, zwłaszcza Tico, sprawia, że części najlepiej kupować w internecie. Sporo aut ma już pokrzywione tylne zawieszenie i wyeksploatowany układ kierowniczy. Ciężko znaleźć Tico lub Matiza za więcej niż 3000 zł. W przypadku tego drugiego szukajmy ciekawych wersji. Czasami mają nawet klimatyzację. Oraz aut od nowości garażowanych. Miejsce trzecie. Opel Astra F. Ceny zaczynają się od 1000 zł i kończą na 4000 zł. Na wsiach i w mniejszych miasteczkach Astry wciąż dzielnie służą swoim właścicielom, mimo że prawie wszystkie mocno już skorodowały, zwłaszcza na drzwiach, progach i w okolicach wlewu paliwa. Mają jednak całkiem trwałą mechanikę oraz dobrze znoszą gaz. Odradzamy zakup Astry z dieslem. Ich naprawy są po prostu nieopłacalne. W interesującej nas kwocie znajdziemy ładnie utrzymane Astry z końcowych lat produkcji. W latach 1998-2002 auto powstawało w Polsce pod nazwą Astra Classic. Niestety, zwykle mają ubogie wyposażenie, a jakością wykonania odbiegają od starszych aut. Miejsce drugie. Fiat Seicento. Ceny zaczynają się od 1000 i kończą na 10 tysiącach złotych. Następca Cinquecento był polskim bestsellerem w latach 1999-2002. Stąd nie dziwi ich wciąż bardzo duża podaż na rynku wtórnym. Trudno nazwać go trwałym. Rdzewieje. Trapią go wycieki z silników i układu chłodzenia. Miewa problemy z blokującymi się hamulcami i pękającymi obudowami alternatorów. Oferowano dwie jednostki. Przestarzałą 900 z wałkiem rozrządu w bloku oraz wersję 1.1 Fire, którego polecamy. Ma bezkolizyjny rozrząd i całkiem żwawo napędza Seicento. Oba silniki dobrze znoszą LPG. Ten samochód zapewni wystarczającą ilość miejsca dla dwóch osób. Nie ma co liczyć na jakikolwiek poziom bezpieczeństwa. Za 3-4 tysiące złotych można już przybierać w tych ładniejszych Seicento. A duża rozbieżność cenowa wynika z długiego okresu produkcji. Najmłodsze auta mają zaledwie 8 lat. Najdroższe są Sportingi oraz odmiany specjalne, na przykład Schumacher. Na miejscu pierwszym. Deulanos. Ceny zaczynają się od 1000 zł i kończą na 7000 zł. Lanosy kosztują niemal tyle co Matizy, ale są znacznie przestronniejsze w środku. W wersji sedan można też liczyć na spory bagażnik. Ten model uznawany jest za najlepiej zabezpieczony przed korozją DU. Ale i tak skontrolujmy przed zakupem stan progów lub błotników. Mechanicznie Lanos nie sprawia wielu problemów. Jedynie silnik 1.5 bierze olej, a wszystkie jego silniki z powodzeniem tolerują LPG. Delikatniejsze jest natomiast zawieszenie, łożyska kół oraz łączniki stabilizatora. Irytujące może być również wykończenie wnętrza twardymi i trzeszczącymi plastikami. Bogatsze wersje SX standardowo mają dwie poduszki powietrzne i ABS. Niektóre wersje posiadają także klimatyzację.